Tu ogólnie taki ładny poranek. Jest jeszcze jedna przewaga Nowego Jorku nad Waszyngtonem, w sensie jeszcze jedna, no jest jedna na pewno. W Waszyngtonie jest znacznie więcej owadów. Komarów przede wszystkim. Tak pośród ludzi. Mamy bileciki na Statuę Wolności i takie coś, żeby wejść na koronę. Na koronę czy na tą pochodnię? Koronę, na pochodnię nie ma wstępu chyba ponad 100 lat już. Dobrze, tam ci to opowiedz coś o Statule Wolności. Nic. No tam jest. Kasper mówi, że waży 300 ton, tak? Okej. Okay. Została wyprodukowana we Francji, przewieziona statkiem z złowem. Strasznie się buja ten statek, mimo że to nie jest otwarte morze. Gdzie się damy, gdzie się damy? O, tu są sklepiki nawet. Tu są szafeczki. Za 25 centów można sobie schować plecak, ponieważ nie można wejść na statuę. Tak, depozyt. A więc jesteśmy na... jakby tutaj ten piedestał się już kończy, tu jest już statua. Czyli jesteśmy jakby na szczycie tego podestu betonowego. Sobie tutaj przejdziemy wokoło, a że mamy bileciki na dostęp wyżej, to sobie zaraz pójdziemy wyżej. Bo tu jest Jersey, Manhattan, Brooklyn. No bo tu jest taki widok. I... idziemy już na wyżej. Jesteśmy wewnątrz, właśnie wchodzimy sobie na górę. Jest 160 schodków. Jest tutaj faktycznie dosyć nisko, trzeba uważać na głowę. Te schodki są dość strome i wąskie. Nie jestem do końca pewien, jak się wraca. Czy tędy? Bo pan mówił, który nas tu wpuszczał, że to jest jedno kierunkowe te schodki. Fajnie, że ma okienka. Okienka w koronie są. I tu jest jakiś dzwoneczek? Co to jest? Nie. Także nie ma tutaj nic specjalnego poza tym, że jest kształt tej głowy tutaj widoczny. Ochrony, żeby ludzie się nie bali w głowę, przecież tu też się mogą jebnąć. No i co? I widok, ale okna są brudne, więc słabo. Tak, zdecydowanie lubię po takich schodach chodzić, ale schodzić to jest masakra. Ej, dobra. Pasjonują go po prostu te... Bo ja lubię wodę i lubię jej dostępność. Statua Wolności po przebudzeniu się rano. Bez makijażu i korony. Jest kafe i są zapachy fajne. Zresztą widać już menu, jakieś burgerki. A co by w sumie innego miało być? Czuć żarcie głęboko osmażone. Na zewnątrz są sosy od państwa różnego rodzaju do aplikowania w ilościach, jak się podoba. Myślałem, że sobie wezmę jogurcik, ale tamta granola z jogurtem $12 plus tax, to nie, woda jest po $6, więc ja tutaj jebę mnie to. A ceny za burgery są takie. To popatrz, burgery są tańsze niż tamto. Bez sensu to w ogóle jest. Tato bierze hot doga, tamcie onion ringi. To jest hot dogek, fajny. Wygląda dobrze. Za $5. Jak pan pytał, czy chce cebulę jeszcze, nie? No nie chciałem. Nie, i tylko sauerkraut. Sauerkraut to chyba jest kiszona kapusta. Tak, tak. To są onion ringi Tomcia. Całkiem spore. Dobra, ja sobie wziąłem bananka jednak, bo były. I tutaj mamy proszę Heinz, honey mustard, mayonnaise, tomato ketchup, sweet relish nawet. Tego nie jadłem wcześniej. Ale to jest ciekawe, że ja jem bananka. A tu takie niezdrowe rzeczy dookoła. Ja kurde. To jest niezdrowe. Banana nie chce? Nie chce banana? No ma zdrowe teraz. Próbowałem te onion ringi mega tłuste. I raczej średnie. Ale wiadomo, że jadalne, no przynajmniej tyle. Chyba zrobiłem błąd. 1, 2, 3, 4, no, 5. Czyli przyszły kurwa. Okazuje się według Google, że to jest szpak. Czyli to jest to zwierzątko, które wyjadało czereśnie na działce. Fajnie, słoneczko grzeje. Bardzo fajnie. Pomimo, że jest dosyć niska temperatura, to słoneczko fajnie ogrzewa. A my teraz jesteśmy w kolejce na prom. Tylko, że nie do Nowego Jorku z powrotem, tylko teraz na Ellis Island.
A więc jesteśmy na Ellis Island. I widzę, że jest tu jakiś ładny budyneczek. Co to ma być? Tak, generalnie, tak jak chyba wspominałem, też już przepływali imigranci, którzy no, przebywali z Europy. Jak to był pierwszy ich kontakt ze Stanami. Mijali statuę wolności, przepływali tutaj, przechodzili jakby całą kontrolę. Takie walizy wtedy mieli. No, solidne bardzo. No, tam były bagaże, a tutaj rejestracja przyjezdnych. Ponad 100 lat temu się tu ludzie ustawiali w kolejkach, żeby wyemigrować do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu nowego życia, lepszego życia. Dobrze, byliśmy w muzeum, sobie pomignaliśmy trochę rzeczy, a teraz idziemy do tak jakby takiej małej salki kinowej, gdzie obejrzymy sobie półgodzinny filmik w temacie właśnie imigracji do Stanów Zjednoczonych. Także sobie tutaj jesteśmy. A co byś powiedział o filmie? Informacji w sumie sporo, ale bardziej taki... Emocjonalny, tak. Znaczy mnie na przykład by ciekawiło jakieś dane albo statystyki na temat tego, jak sobie potem ludzie radzili. Czym się potem zajmowali, jak już tam przyjechali. No to przyjeżdżasz do tego miejsca i co dalej? No właśnie, tego mi troszkę zabrakło. A tak to fajnie ogólnie. O kurcze. Ile różnych flag z różnych krajów. Są tu też toalety na Ellis Island, ale powiem szczerze, wyglądają tak, jakby jeszcze ich ci imigranci używali, co to 100 lat temu przypływali. Dobrze, a więc my już w promie, który zmierzać będzie do Nowego Jorku. Jedziemy do... Coś, że będziesz robił mi tu z tyłu? Nie. Czyli idziemy zobaczyć byka. Idziemy przez Wall Street do restauracji. Ogólnie to, no, to już wspominaliśmy o tym, że tutaj co chwilę zioło czuć. Ale też widać, że po prostu ludzie palą na ulicy. Nie wiem, czy to jest legalne, czy nie, no ale palą, nie? Tutaj w parku dwie osoby, znaczy bo jak szliśmy na statek, też jedna osoba chyba jarała. Ale weszliśmy 10 minut temu, już dwa razy ktoś palił. No, ale w sumie to z takiej budki bym chciał zjeść. Podejrzewam, że mięso i tak nie będzie gorsze niż to, co na śniadanie dzisiaj dostaliśmy, więc nie powinienem się nic stać. Do niektórych tych budek nawet potrafią być całkiem długie kolejki. I sobie myślę, czy może czy niektóre z tych budek serwują naprawdę coś dobrego, co? Jest, proszę Państwa, byk z Wall Street. Z tym, że zarąbany turystami dookoła. No ale jest kolejka do zdjęć, jak widać. Tam jest byk, tu jestem ja. Nawet nie zauważyłem, jesteśmy na Broadwayu. 61 Broadway, ten budynek. A my idziemy tam. W ciemną uliczkę. Znaczy ciemna uliczka, słońce świeci jasna jak cholera. Tylko problem jest taki, że jesteśmy pomiędzy biurowcami i tu jest ciemno po prostu. Ze względu na zacienienie. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że dosyć częściej będzie widoczny taki widok. W sensie, że ta para będzie tutaj się unosić. Bo z filmów osadzonych w Nowym Jorku czy coś takiego, to tego się widzi dużo, nie? Proszę Państwa, oto giełda nowojorska. To są ludzie, którzy przyjechali do Nowego Jorku i udało im się. Chyba im się udało, przynajmniej tak wyglądają, jakby im się udało. Na ważniaków wyglądają w każdym razie. Tu się uruchamia i potem zaczynają drzeć mordę, wystawiają papierki i mówią, kto ile daje, tak? Coś takiego było. Jeszcze raz co? Wall Street. Całej swojej okazałości. A, to jest The Trump Building. Trump. No, ale nie Trump Tower, tylko Trump Building. Czyli tutaj może Donalda zobaczymy. Ale byłoby super, jakbyśmy Donalda zobaczyli. Może tu jest nawet. Kto wie. Albo siedzi na Florydzie w rezydencji. O Jezus, tam czy w las. No też wejdę w takim razie. O, zobaczmy. A to jest Walgreens Pharmacy. Tam jest recepcja w Trump Building. Tu gdzieś jeszcze powinno być Trump Tower, chociaż nie wiem, czy to w Nowym Jorku, czy w jakimś innym mieście. Taki bardziej charakterystyczny budynek. I jak to Walgreens Pharmacy? Apteka jest tylko niewielką częścią tego całego sklepu. Tutaj jest Bank Rezerw Federalnych, tu po prawej? No, tak było napisane. Aha, to tu składują złoto. Tak, dokładnie to jest tam. I tam nie da się tego napaść. Fajnie te cień, tak się rzuca na te budynki, to jest bardzo takie klimatyczne.
znalazło się dziursko pomiędzy budynkami, gdzie może coś jeszcze zostać zbudowane. Ogólnie fajna ulica, muszę powiedzieć. Dużo zapachów, różne kuchnie. Azjatyckie głównie, ale znajdą się też inne. Przed Wendy's.